Trójkąt ABC, kąt przy wierzchołku A jest prosty, a kąt przy wierzchołku B ma miarę 30 stopni. Na boku AB tego trójkąta obrano punkt D, tak że miara kąta CDA jest równa 60 stopni oraz AD równa się 6. Oblicz BD, czyli tak zaznaczę na czerwono. Co mamy policzyć? Mamy policzyć ten kawałek. Kąt prosty, 60 stopni, no to tutaj mamy 30 stopni, tak? Tu jest 60, to tutaj mamy 120. 120 plus 30 jest 150, czyli tutaj też mamy 30 stopni. Więc ten trójkąt tu jest równoramienny, czyli to jest takie samo. To są takie same. Dlaczego jest równoramienny? Bo tutaj jest taka sama miara kąta, tak? Przy ramionach. Więc wystarczy, że obliczę to. W jaki sposób to mogę obliczyć? Korzystając z kosinusa 60 stopni. To się równa. Widzicie to wszystko? Mam nadzieję, że tak. I ja już tutaj Wam chciałam jeszcze wkleić, bo jak macie problem, jest. Macie, o. Tu macie, widzicie? Miary. Więc kosinus tutaj. To jest coś, co przytula nam nasz kąt jakby, tak? Czyli to będzie 6 do x. I oczywiście w tablicach macie też wszystkie wartości. Ja też Wam wkleję tą tabelkę, a co tam? Ona wygląda tak. No i nas interesuje kosinus 60 stopni. Tu jest kosinus 60 stopni tu, czyli mamy jedną drugą. Czyli jedna druga równa się 6 przez x po skosie, czyli 1 razy x równa się 2 razy 6, czyli x równa się 12. Więc tu mam 12, to tu też będzie 12, a to trzeba było obliczyć.